Zakazany owoc, bolesne rozstanie i śmierć. Przełomowe momenty w tureckim serialu. Co się wydarzy w lipcu? Jesteście ciekawi, co wydarzy się po tym, jak Kaya i Ender ostatecznie się rozstaną? W najmniej spodziewanym momencie z serialem Zakazany owoc pożegna się uwielbiany aktor. Zapraszamy do galerii, gdzie poznasz więcej szczegółów. Sprawdź streszczenia odcinków i przekonaj się, co jeszcze wydarzy się w drugim tygodniu lipca. Zakazany owoc w drugim tygodniu lipca. Co wydarzy się w odcinkach od 255 do 259? Desperacki krok Yildiz, która chce zobaczyć syna, śmierć i pogrzeb głównego bohatera, nowy mężczyzna w życiu Yildiz, nowy plan Sahiki. Nadchodzący tydzień, 10:16, będzie dla widzów serialu Zakazany owoc przełomowy. W najbliższych odcinkach zadzieje się wiele złego. Już informowaliśmy, że koniec miłości Ender i Kai zbliża się wielkimi krokami. Poruszający list nie pozostawi żadnych złudzeń. Ender, długo o tym myślałem. Teraz nie ma znaczenia to, co powiedziałaś. Między nami wydarzyło się tyle złego. Nie mogę o tym wszystkim zapomnieć. A ty, myślę, że nie pożałujesz i wrócisz do swoich ambicji. Ja jestem już zmęczony kłamstwami. Te ciągłe gry mnie wykończyły. Próbowałem się dostosować, ale to okazało się niemożliwe. Chcę spokoju i zaczynam nowe życie. Mam nadzieję, że uda mi się to z Yildizem. Bez względu na to, co się stało. Pamiętaj, że zawsze wyciągnę do ciebie pomocną dłoń. Żegnaj, napisze Kaya. W lipcu w serialu Zakazany owoc Yildiz straci syna. Khalid odbierze jej dziecko, a blondynka będzie załamana. Niedługo potem dojdzie do tragedii. Fani tureckiej telenoweli chyba nie przypuszczali, że twórcy zdecydują się zakończyć wątek jednej z kluczowych postaci. Ta śmierć wstrząśnie widzami Zakazanego owocu. Już w 256 odcinku serialu Zakazany owoc do obsady dołączy Berk Oktay, który wcieli się w nowy obiekt westchnień Yildiz. Widzowie poznają przystojnego Kagataya. Czy zagości w serialu na dłużej? O tym przekonamy się już niebawem. Zakazany owoc, sprawdź streszczenia odcinków i zobacz nowe zdjęcia. Jesteś ciekawy, co jeszcze wydarzy się w serialu Zakazany owoc? Zajrzyj do naszej galerii, tam znajdziesz najnowsze streszczenia odcinków oraz zdjęcia z serialu Zakazany owoc na kolejny tydzień. Zakazany owoc, 255, w poniedziałek 10 lipca. Kaya nie wybacza Ender, na dodatek decyduje się zerwać z nią kontakt. Khalid zaś rozważa przejście na emeryturę. Chce przekazać firmę Mertowi. Yildiz udaje się potajemnie dostać do rezydencji. Stęskniona matka chce pobawić się ze swoim synkiem. Gdy docierają tam również Ender i Sahika, dochodzi do tragedii. Zakazany owoc, 256, we wtorek 11 lipca. Yildiz jest niezadowolona, gdy zostaje pominięta w spadku. Na dodatek postanawia rozpocząć poszukiwania nowej pracy. Mert zaś znajduje osobę, która chce kupić holding. Ender jest jednak temu przeciwna. Asuman, Rukaj, Kaner oraz Emir rozglądają się za kandydatem na męża dla Yildiz. Tymczasem Sahika proponuje Mertowi pomoc w ogołoceniu konta holdingu. Yildiz próbuje uwieść nieznajomego mężczyznę, który wpadł jej w oko.
ponosi jednak porażkę. Zakazany owoc 257 w środę 12 lipca. Mert zaczyna coraz bardziej naciskać na Zerę. Chce bowiem, by przekazała mu akcje firmy. Ali urządza wystawną kolację dla swoich nowych współpracowników. Yildiz bezskutecznie próbuje umówić się na spotkanie z Kagatejem. Niespodziewanie odkrywa, że mężczyzna jest jej sąsiadem. Zakazany owoc 258 w czwartek 13 lipca. Ferajd oskarża Yildiz o romans z jej byłym mężem, Hasanem. Zdruzgotana tym kobieta udaje się wraz z Asuman do ojca Kagataja, aby wyjaśnić z nim to nieporozumienie. Na miejscu towarzyszka Yildiz kokietuje mężczyznę. Mert zaś stale odwleka finalizację planów, przez co Sahika przestaje mu ufać. Syn Ferajd rozstaje się z dziewczyną. Przygnębiony Kagatej zwierza się Yildiz ze swoich problemów sercowych. Tymczasem ona wraz z Asuman, Kanerem i Emirem otwierają pralnię. Zakazany owoc 259 w piątek 14 lipca. Yildiz oferuje Aizel, aby się do niej przeniosła. Mert jednak nie popiera tego pomysłu. Emir próbuje flirtować z jedną z klientek niedawno otwartej pralni. Dochodzi do skandalu. Asuman i Yildiz usiłują pogodzić Hasana i Kagataja. Tymczasem Ferajd nie chce, by jej syn widywał się z Yildiz. Dziękujemy za obejrzenie filmu i wsparcie nas.